A tymczasem kilka metrów dalej piękny sygnał, a wam pokażę nawet jaki. I chyba kolejny krążul. Moi drodzy, wróciłem na to miejsce. Teraz tylko tak, o, czy będzie to z tego jeden film cały, z tego i z tamtego, czy dwa osobne. Zobaczymy, ile dzisiaj wyjdzie po prostu. A cóż wam mogę powiedzieć? No, że zacząłem taką kulką ołowianą i ołowianym żołnierzykiem. Co dziwne, patrzcie się. Ten żołnierzyk ma jakieś malowanie. Spodnie były czerwone. Tu był karabin, głowy nie ma. No, tutaj ślizło mi się, ślizło mi się. I tu muszę... Muszę powiedzieć, Iza, że niestety będziesz musiała mi ochrzanić znowu. No nie udało mi się jakoś pominąć tego. No i ślizło się po nim, ale był fajny na pewno. No, tu też go coś, ale to nie ja. Szkoda, że nie cały, bo patrzcie, malowanie było jakieś fajne. Przy okazji chciałem pozdrowić Patryka Cudejko, jednego z moich widzów, który... No, który mnie po prostu o to poprosił, więc pozdrawiam cię gorąco. Trzymaj się, brachu. Z tamtego dołka wpadł albo guzik taki, albo klapka od fajki, bo tutaj takie zagięcia dziwne. Ja bym obstawiał, że to klapka była. I tyle, lecę dalej. Rzadko kiedy tak jest, ale dzisiaj będzie. Czyli zobaczcie, w bryle piękny sygnał. Ja nie wiem, to wygląda na pierwszy rzut jak wielbłąd. Widzicie? Tu nie ja dziabłem, bo to bryłę ja rękami rozwaliłem. Także to wygląda, jest to wielbłąd. Wielbłąda trafiłem. No to nieźle. Patrzcie, jaki wielbłąd. Dwa garby. Dwugarbny. No nie wiem, pierwszy raz tak egzotyczne zwierzę trafiłem. Co to w ogóle za figurka była? To ma jakieś takie... No wielbłąd, to co to będę dużo mówić o nim. Luny dzisiaj nie widać, ale to i dobrze, powiem wam. Teraz taki kawałek czegoś, na zdjęciu widzicie już ten, na pewno lepiej, bo tu jest jeszcze jakaś litera jedna, W. No to amelinium jest, mu się wygina w każdą stronę, także do następnego dołka. Większość rzeczy tutaj znalezionych jest po prostu w bryłkach, powiem wam. O, tak jak to. Prawdopodobnie będzie fenol, pierwsza moneta dzisiaj. Ale zajazd. No, i to z Weimaru. Fenol z Republiki Weimarskiej. Tak pierwszym rzutem widzę po tym obrębie, takim około, naokoło. Obrębie naokoło, po tym okręgu takim w środku monety jeszcze jednym. Nie obrębie, ale zajechane mocno, ale jest pierwsza moneta, także fajnie i lecę dalej. Piękne ID 19.
I patrzcie, jak wyszła monetka. O, sobie tutaj na ścianie o, została. I co mamy? Jakiś miedziak jest, ale znowu widzę, że nic nie widzę. Strasznie te pruskie fenole wychodzą, no strasznie, powiem wam. Będzie pewnie kolejny. Ale znowu nie ma nawet się czego zaczepić tutaj, żeby wam powiedzieć, że to naprawdę jest fenol pruski. Jakby widać jakieś... No nie wiem, słuchajcie, nie będę się tutaj męczył, bo jak tu nic nie widzę, to już gwarantuję wam, że mało prawdopodobne, żeby w domu coś zobaczyć. A tymczasem kilka metrów dalej piękny sygnał, a wam pokażę nawet jaki. I chyba kolejny krążul. A nie, jest krążek, myślałem, że guzik. No i kolejny chyba fenol pruski. Chyba tak nawet będzie zorientowany. Coś mi się zdaje. Ale tutaj tylko srebra, powiem wam, fajnie wychodzą. Także ja to co wchodzę na to pole, to liczę na sreberko. Bo monety to właśnie tak wyglądają. Jak na zdjęciu było widać tych, czyli nie wyglądają w ogóle, no. Same krążki. Zobaczcie. W polu to jest rzadkość. Ale znowu trafia mi się i to nawet rocznik taki sam, jak tam w którymś z ostatnich filmów. 99. No. A teraz coś specjalnie dla Adiego Wejherowo. Jak ja lubię te kółka w bryłkach, powiem wam. O, mamy kółeczko jakieś. No i widzę, że znowu będzie chyba fenol pruski. Znowu krążek, powiem wam, nic na nim nie widać. Ja pierdzielę. Nawet użyję środka, żeby to potwierdzić. Pomyślcie sobie, jakbym miał piękne pruskie monety, gdyby one były w stanie jakimś, a tak zobaczcie, no. No zero. Zero z tej. Zero z tej. Do widzenia. No i kto to robi najlepiej? No kto? Aż się napiję, powiem wam.
Za dużo nie piję, bo nie mam dużo picia. Ale picie trzeba mieć w taki upał. Patrzcie, kolejna bryła. O, nawet odpadło tu z boku. A tu w tej bryle widzicie, co jest? No nie wiem, co to jest, ale odpakujemy. Tak, żeby nie zniszczyć. O. Dobra, powiem wam, że dłuższe czyszczenie musiało być, bo nie wiem dalej, co to mam. Co to ja znalazłem? Tu jest jakieś literki K chyba zamazane, S i B, tak jakby to zamalowane niebieską farbą było. Tu nic nie widać, płasko. Ale ja to domyję, na zdjęciu już na pewno widzicie, co to jest. Tu jakiś Lin i coś tam, jakiś R. Także nie wiem, co to przypinka, czy taka jakaś. No nie wiem, co to jest. Pewnie się dowiem, ale na razie to do następnego dołka. Tym razem w śladzie tym takim po pługu, takim dołku jakby znalazłem kolejną monetę, kolejny po prostu krążek, na którym nic nie widać, aczkolwiek mnie to się wydaje, że to będzie dycha adolfowa. No, ale to powiem wam. Ale dobra, patrzcie, tu mierny sygnał, no nie do kopania. No, ja nie wiem, dlaczego się w ogóle podjąłem kopania tego sygnału. Co mnie ruszyło, żeby to kopać, a to będzie pewnie... No nie, no, na dziesiątkę to jest za duże. Ale będzie kolejna trójka chyba pruska. Tutaj widać ten kwadrat i tu koronę, czyli będzie trójka. Ale zajechane. Fenole pruskie u mnie to po prostu tragedia, no. Chociaż tu nawet z tej strony coś, powiem wam, jakby było. Kurde, nie trafiłem. Wiatr powiał. Ale dobra, wy tego nie musicie widzieć. G tu widać, G. Ale taki, no miernota. Teraz idealny. A postawimy w niej tą trójkę na sztorc. Powiem wam tak, o. O. Jest idealny. Nie wiem, dlaczego ona taki sygnał dawała. Może tam jest jakieś żelastwo. O, teraz widać dobrze. Teraz dobrze widać. Wysycha. 120 einen Taler. Tu nie widać z tej strony. Ale patrzcie, sprawdzimy, czy tam jest żelazo pod spodem, które włączymy. Pyk. Też nie ma jakiegoś tam żelaza. Nie wiem, dlaczego to taki sygnał dawało. No i patrzcie, moi mili, kolejny. Tam był ten fenol. Gdzie to było? Tu chyba gdzieś pruski. Czy fenolówka, patrzcie. Jak to pięknie wygląda. Kolejna mamy blaszka. Cienka. I jest kolejny fenol pruski. Mam już tezę, powiem wam. Pruskie fenole, przez dwa dni widzieliście, ile było? Czyli mam taką tezę, że po prostu te starsze fenole mogą leżeć głębiej. Aczkolwiek, czy na takim ornym to teza może się sprawdzać, jak to przewalane jest z góry na dół, ale przez dwa dni po prostu zobaczcie, ile ja wykopałem tych pruskich fenoli, które są w fatalnym stanie, wiadomo, tutaj te u mnie one są. Spróbujemy tego domyć, czy to jest to, czy nie to. Ale powiem wam, że tragedia. Kolejna blacha, na której nic nie widać. Jest i Adolf. Moja dolnośląska buratynka. O, jedynkę widać. O, tutaj nic nie widać już. Jest i naparstek, ale no raczej to, co z niego zostało. Nie powiem, parę mi się całych udało znaleźć, ale to większość to tak jak sami znajdujecie, ci co chodzicie, to wiecie, jak to wychodzi. Tak o właśnie. Koń jaki jest, każdy widzi. Powiem wam, że rekord. Trzecia figurka na wypadzie. Nie pamiętam, kiedy miałem trzy figurki. Dwie rzadko się zdarza, a trzy to normalnie nie pamiętam, także powoli się zbliżam do końca. Jeżeli coś wyjdzie tam do drogi,
to wam pokażę, jak nie, to po prostu tam zrobimy podsumowanie i się pożegnamy na dzisiaj. Dobra, moi kochani, szybkie podsumowanie na łopatce, także mamy rekord monetkowy 7. Same plusaki, oprócz Fenola Weimarskiego, jakiś tam Adolfa, o, widać dziesiątkę tu, dobrze. Adolfa, jeszcze był taki Adolf zajechany, jedynka. Pewnie w kieszeni siedzi, dobra. Nieważne, takie coś, nie wiem co. To nie wiem co też, ale już będziemy wiedzieć na zdjęciu, będzie widać. Trzy figurki, bardzo rzadko. Jest obrączka, gołębia, dwie kule muszkietowe prawdopodobnie, jakiś naparstek, klapka, także było to co było, ale naprawdę było, powiem wam. Bo tego trochę się nazbierało, o wiele więcej jak na ostatnim filmie. No same trzy figurki to jest rzadkość u mnie, to jest praktycznie, ja pierdziele, nie zdarza się takie coś. Także słuchajcie, ja się z wami żegnam, zostało jeszcze mniejsza połowa pola. I być może tutaj będę następnym razem, także dziękuję wam za to, że oglądaliście, mam nadzieję, że się podobało i oczywiście wszystkich zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.